ale na dzień dobry wychwyciłem, że bestia przywitał się ze wszystkimi, tylko nie ze strollowanym. Dlaczego? Jaki jest problem? Ty chyba powinieneś wiedzieć, co nagrałeś na mnie. Co ja nagrałem na ciebie? No. To ty powinieneś wiedzieć, co powiedziałeś. Na ciebie? Nie, na ludzi, którzy mają problemy ze sobą. Z czym? Na przykład z depresją. No to chyba nie odebrałeś tego jak normalny człowiek, tylko jak idiota. No a to może razem to obejrzymy i zobaczymy, jak to... Znaczy, jak chcesz, możesz coś tam puścić, tylko chłopie, ja miałem inny przekaz, inaczej to odebrałeś. Tak twierdzisz? Dokładnie. To proszę reżyserkę, no, puśćmy to i może wszyscy to oceńmy. Plik się nazywa Steryd 1. Chciałem poruszyć pewien temat, który mnie irytuje. Depresja u facetów. Jaką wy k***wa macie depresję? Wy się czujecie chujowo, płakać wam się chce, siedzicie przed telewizorem, jesteście k***wa zawieszeni jak k***wa bolka trampki w szatni od x lat. Wy nie macie żadnej k***wa depresji, nie potrzebujecie od psychiatry k***wa leku. Wy potrzebujecie iść k***wa, pobrać krew, zbadać swój własny testosteron, to jest po pierwsze, i sprawy hormonalne. I uwierzcie mi, jeżeli zrobicie badania, to albo wbijacie w dupę teścia i zaczynacie normalnie funkcjonować, albo ci, którzy wbijają teścia, muszą unormować swoje sprawy hormonalne. I będziecie żyli, będziecie się uśmiechali, a nie będziecie k***wa zawieszeni i będziecie winę zganiali, jaka jest pogoda, jaka jest to, jaka jest tamto. Nie, po prostu, żeby być facetem, to trzeba nim być. A nie z faceta zmieniać się k***a w babę. No i dokładnie. Czyli podtrzymujesz to? Nie, ja tego nie podtrzymuję, tylko po prostu powiedziałem, że jeżeli ludzie, ja nie odnosiłem się do ludzi, którzy są chorzy na depresję, bo ludzie chorzy na depresję chodzą do psychiatry, leczą się. Mi chodziło o osoby, to jest inaczej. Odebrałeś inaczej ten przekaz. Chodziło mi o osoby, które są chore. To jest w ogóle inny temat. Osoby, które gdzieś tam biorą używki, czy nawet sterydy anaboliczne, czy biorą, idą na dyskotekę, ćpają, piją i tak dalej i mają ze sobą problemy. Ten przekaz był do osób trenujących, czyli do chłopaków, którzy chodzą na siłownię, którzy mają ze sobą problemy i w tym momencie to był materiał tylko i wyłącznie do nich, a nie do osób, którzy są chorzy, chłopie. No jak widać, internauci i wszyscy inni inaczej to odebrali. Tym bardziej ja, gdzie 2,5 roku depresja psychotyczna zabiła moje życie i wyświetlił mi się taki chłop, co mówi takie rzeczy i przez takich ludzi jak ty ludzie boją się mówić o swoich problemach, bo dociera właśnie, do nich taki materiał. Właśnie to widzisz, 2,5 roku miałeś ze sobą problem, trzeba było iść od razu do lekarza. Prosto. Dalej mam. No to widzisz, nie jest to... łatwe wyjść z depresji, ze stanów lękowych. To nie jest tak. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, bo mam dużo ludzi, którzy, znajomych nawet, którzy są chorzy na to. Dokładnie, boją się gdzieś iść, boją się gdzieś tam rozmawiać z ludźmi i tak dalej. Zdaję sobie sprawę. Mi chodziło przekaz do ludzi, którzy są po prostu trenujący, którzy nie mają motywacji, którzy przychodzą do domu zamiast coś ze sobą zrobić, nie robią żadnych badań. Po badaniach wtedy wychodzi, że na przykład mają bardzo niski testosteron i wystarczy hormonalna terapia zastępcza i to jest wszystko. Stary, ale to wygląda, jakbyś się przygotował na dzisiaj, jakby federacja pokazała ci, co na ciebie przygotowałem. Masz wybacz, ale nie miałem dlaczego, się... Dlaczego nie ma żadnego takiego statementu ogólnie na YouTubie czy na swoim Instagramie, że o to ci chodziło? Dobrze wiesz, że dużo ludzi wiesz, miało do mnie, po tym materiale rzeczywiście do mnie się zgłosiły osoby z TVN-u, z Polsatu i tak dalej, jakieś tam osoby, które leczą ludzi z psychicznie chorych i tak dalej. Jak im wytłumaczyłem, była taka też sytuacja, że kobieta do mnie napisała, że jej ojciec zmarł, bo miał depresję i tak dalej, i tak dalej. Współczuję oczywiście takim osobom, bo wiem, co to jest za choroba i zdaję sobie sprawę, że to jest ciężkie, wyjść nawet na ulicę. Zdaję sobie sprawę, że nie wiem, ciebie złapała ta choroba, bo ćpałeś? Piłeś? Nie? Miałem wszystko, co chciałem i złapało z dnia na dzień. Zniszczyłem sobie karierę i w internecie, i zniszczyłem sobie życie prywatne. No widzisz, no przestałem z dnia na dzień wychodzić z domu. No to widzisz, no to... Ale niektórzy ludzie mają to przez używki na przykład, tak? Bo mam znajomych, którzy gdzieś tam pizgają po ileś tam lat i boją się wyjść do sklepu, bo myślą, że wszyscy się na nich patrzą, a tak naprawdę się na nikt nie patrzy. I ten materiał nie jest w ogóle ułożony, Mateusz, bo w ogóle nawet nie wiem, że on coś takiego chciał do mnie tutaj powiedzieć. Ja do niego mam sprawę taką. Nazwałeś mnie k***wą. Gdzie? Gdzie? W internecie. Gdzie? W którym momencie? Z treningu czy coś, że walczysz z k***wą. Bo chyba... Ja nie jestem k***wą. Wiedziałeś, z kim k***wa walczysz. Nie wiedziałem, k***wa, jakie masz podejście do tej depresji i uważałem cię za taką osobę do dzisiaj, dopóki nie wyjaśniłeś, bo widzę, że sobie fajnie wybrnąłeś. A osoby, ale... które śmieją się z depresji, coraz więcej małolatów ma myśli samobójcze, coraz więcej małolatów choruje, k***wa, nie wychodzi z domu i z takim twoim przekazem się spotykają i się boją powiedzieć dalej, jaki mają problem. Okej, okay. Ja jestem zdania takiego, że jeżeli ktoś ma problem, idzie k***a do lekarza. Ja nie odnosiłem się do dzieci, na przykład 10-latków, 12-latków. To po co nagrywasz takie historie? Po chuj. Bo to był przekaz do moich znajomych, którzy do mnie dzwonią i się k***a mi żalą, rozumiesz? To było dlatego o testosteronie powiedziałem, bo wiedziałem, że oni biorą testosteron i tak dalej, rozumiesz? To tyle. Nazwałeś mnie k***ą. Jesteś świadomy, że mnie nazwałeś k***ą? Trzeba było to wyjaśnić, k***a.
przed. Nazwałeś mnie, że jebiesz w klatce, czy coś takiego. W imię tego wszystkiego, co powiedziałeś. Nieważne. O depresji. Słuchaj, k***ą nigdy nie a byłem. A o osobach otyłych co mówisz? Każdy ci przeszkadza. Dokładnie, każdy mówię. Ci przeszkadza. Ale wiesz, dlaczego mówię o osobach, ja też ci przeszkadzam? Wyjebane mam to, jak wyglądasz. Po prostu wstydziłbym się tak wyglądać jak ty. No ja bym się wstydził wyglądać jak ty. Kurwa, oczywiście, tak. I właśnie tak, kurwa, ludzie otyli mają problem do tych, którzy fajnie no wyglądają. No tak, bo ty idziesz po plaży, 500 lewej, 500 z prawej ci zazdrości, bo tak twierdzisz, że ty wychodzisz na plażę i ludzie ci zazdroszczą. Dokładnie, ludzie my, grubasy, ci zazdroszczą. Dokładnie, ludzie, którzy, kurwa, są otyli, zazdroszczą tym. Tak samo dziewczyny. Jest fajna dziewczyna, nawet ma cycki zrobione, czy cokolwiek. I ona ma zjebane takie życie, że, kurwa, każda, która idzie się na nią, kurwa, patrzy, bo jest porobiona, tak? To czemu się sama nie porobi? Czemu nie pójdzie, nie ruszy dupy na siłowni? Tak samo, kurwa, ty. Ale to jest tylko twój punkt widzenia. To ty idziesz na plażę i patrzysz, kto ci zazdrości. Ja nie patrzę, kurwa, tylko po prostu widzę, jak ludzie patrzą, chłopie. A czemu, kurwa, każdy chce fajnie wyglądać? Nie chcesz fajnie wyglądać? Masz dziewczynę? Mam, narzeczoną. No to, kurwa, fajnie, no nie wstydzisz się. No, a ty masz? A ty masz? Mam żonę, kurwa, i dziecko mam, tak. Masz dziecko? Oczywiście. Okej. Okay. No, także wiesz, kurwa, nie mów mi takich rzeczy, bo wiem, jak, kurwa, ludzie otyli patrzą na osoby, które fajnie wyglądają i to się nie tyczy. Chłopie, ale ty tyle sterydów napierdalasz, że ty siedzisz tam, podcierasz dupę i ci bicep rośnie, chłopie, słuchaj, a ty mówisz o formie. Wyjaśnię cię, kurwa, w klatce, tak, że, kurwa, będziesz płakał, kurwa. Czekam. Zobaczysz, kurwa. Panie, robimy face to face, w takim czekam razie chodźcie, zróbmy pierwszy face przy Gali Cloud. Będzie zbity. 2,5 tygodnia. Czekam. Jesteś niezweryfikowany jeszcze. Czekam. Jakich miałeś przeciwników? Lepszych od ciebie. No i właśnie wiedziałem, że tak będziesz gadał. Lepszych ode mnie, to znaczy? To znaczy, jeden był szybszy, jeden był większy. Kto był szybszy ode mnie? Szeli. Proszę, czy on był strasznym klockiem, jak walczył z tobą? No, ale niestety, ale miał dobrą walkę. Paweł nie szczędził słów, kiedy opowiada o tym, w jaki sposób wyrzucił ze swojej federacji, gdzie współpracuje z federacją Adriana Ciosa. No, tyle miałeś do powiedzenia, taki byłeś wygadany. To wyrzuciłem cię z szatni, ponieważ tutaj... A, teraz z szatni, tak, narracja. Najpierw Kasiusz powiedział, że zostałem wyrzucony. Później ty na cage'u, czy tam jak to się nazywa, zapomniałem, powiedziałeś to samo, kiedy ludzie podłapali, nagle ja tylko z szatni cię wyrzuciłem. Ja cię wyrzuciłem z szatni, kiedy już się zachowałeś po... Zadam ci pytanie, tylko zanim zaczniesz mi ubliżać, bo jedyne co potrafisz to krzyczeć, trochę merytoryki. No, ja wiem, że do najmądrzejszych nie należysz, najbardziej charakternych też nie, ale spróbuj chociaż merytorycznie. Paweł, miałeś kontrakt z Federacją Prime. Miałem wcześniej podpisany... A potem będziesz mówił. Pytam się, tak albo nie odpowiadać. Czy miałeś kontrakt z Federacją Prime? Miałem podpisany kontrakt, ale nie miałem absolutnie podpisanego aneksu na to walkę. Kontrakt był podpisany na kolanie, który dostałem. Ale nie był na kolanie. Poczekaj, ty miałeś ważny kontrakt. Przyszedł do mnie wasz bez rąk czy bez mózg. Poczekaj, inaczej. Kazał mi podpisać aneks, na który się nie do końca umówiliśmy, ale posłuchaj, w którym było tak. Ale poczekaj, Ja ci zadam parę pytań, na które odpowiesz mi. Tak, ale ja, kurwa, nie będę ci odpowiadał tak, na pytanie, bo ty sobie tak powiedziałeś. Nie, ale dlaczego? A potem będziesz się kurwa tłumaczył. Dlatego. A potem ja powiem moją perspektywę, ty swoją. Ale pytam mi gówno obchodzi, co masz mi do powiedzenia, jeżeli mam być szczery wobec ciebie. Bo musiałem przejść ciężko, uwierz mi, musiałem przejść ciężką drogę od gówna, które zgotowaliście mi, żeby być gówno sobie miejscu, sam zgotowałeś, bo nie uszanowałeś federacji, nie uszanowałeś mnie jako swojego kolegi, nie uszanowałeś swojego przeciwnika, który się przygotowywał do walki, a ty spierdoliłeś jak zwykła p***a. No czekaj, kurwa, to w końcu spierdoliłem, czy mnie wyrzuciłeś? No to ja cię wyrzuciłem, jak już byłeś spakowany i tyle, po prostu wyrzuciłem cię z szatni, bo z taką k***ą nie będę siedział w jednej szatni. No. I dobrze o tym wiesz. Słuchaj. W dniu walki zacząłeś szantażować federację, że chcesz, żeby to była twoja ostatnia walka na kontrakcie. Nie są bzdury i dobrze wiesz, masz spór prawny z Federacją Prime i jeśli się z nimi nie dogadasz, to się skończy w sądzie. I dobrze wiesz, że w momencie tego była wojna między Federacją Cloud i Prime i dlatego tylko tutaj walczysz. Teraz już my się pogodziliśmy wszyscy. Dobra, nie ma takiego układu. Nikt by cię nie wziął. Ale nad sobą dalej wisi sprawa. Przyszedłem tutaj, żeby cię spierdolić. Tylko i wyłącznie po to. Aha. Natomiast sama kwestia tego, że no, ty jesteś powiązany z Alanem, ty z Michałem, tam jest bardzo duży konflikt i bardzo dużo jadu między nimi. Tylko że ja się nie wpierdzielam w Alanika i Pasternaka, oni mają swój konflikt, a ja mam swój konflikt z Lizakiem, tak? No właśnie, to dlaczego nazwałeś gestuje Lizodupem? No bo on gadał do mnie, że ja z Alanikiem cały czas chodzę, tu coś nagrywam, a to on pierwszy zaczął z Pasternakiem gdzieś wychodzić, powiedzieć dawajcie dwóch na dwóch, że jesteśmy dziewczynami, wiesz o co chodzi, a sam Lizodupę cały czas dla niego chodzi za nim gdzieś tam, wiesz, nie wiem co robią w domu. Chodzisz za nim? No chodzę za nim, ale nie chodzę z nim, w przeciwieństwie do Sejczęta. Dobrze. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, nie dzisiaj Lizaczek, tylko ołówek, bo zobacz jak on wygląda, jak ołówek. Chudziutki i głowa jak... Ołówek, wystaje, elegancko. Jak ołówek. Ale jak dobrze przystrzyżony, co? Tak, bardzo dobrze, no. Gumeczkę trzeba tylko założyć.
Ale... Kondona na głowę. Pierdol się tam, Kwiecińska, kurwa, zamknij japę. O proszę, czyli tutaj widzę, że wieczne żywe są wasze ekipy. No zawsze ten musi pajacować, wszędzie gdzie nie pójdzie, pajacuje. Powiem wam, że tak, to jest taka walka, gdzie według mnie dużo osób nie docenia Boro, ponieważ nie zna jego przeszłości, a trzeba zaznaczyć, bo ja to sobie dokładnie wyhakowałem, że Boro jest zawodowcem. Walczył w MMA zawodowo w Anglii, ja widziałem co najmniej dwie walki. Semi-pro. Tak, zawodowiec. No. I ćwiczył parter, bo oczywiście też to dokładnie wyszukałem, że widziałem zdjęcie z 2014 roku, gdzie był na zawodach MMA, czyli co najmniej 10 lat robi parter. Ja bez żadnej ściemy robiłem parter 2 miesiące przed walką z Hassanem i teraz też 2 miesiące, czyli 4 miesiące łącznie kontra 10 lat, a tutaj walczymy na zasadach MMA, gdzie Boro, ile ty teraz ważysz? No, ważę gdzieś około 92 kilo, ale dla tego, żeby się trochę lepiej czuć, no to gdzieś tak ze 4 kilo na pewno zrzucę. Czyli 92, ja ważę 80 kilogramów, więc tutaj będzie duża różnica wagi, a trzeba zaznaczyć, że w parterze niestety ta waga ma ogromne znaczenie. W boksie można to obskoczyć, w parterze to jest czysta fizyka. Ktoś na tobie leży 10 kilo cięższy, jest go dużo trudniej zrzucić, więc tutaj chciałbym, żeby ludzie docenili Boro, że jest ciężkim rywalem. Naprawdę myślę, że z tych moich... czterech, bo to jest moja czwarta walka, że to będzie dla mnie najtrudniejsza walka i szykowałem się do niej najtrudniej, najciężej. Przed walką z Szulim robiłem treningi 3 tygodnie. Przed walką z Boro trenuję 8 tygodni 2 razy dziennie, więc wiem, że mam formę życiową. Absolutnie go nie zlekceważyłem. Trochę mnie zakrzyczałeś, też miałem słowo w gardle. Ja nie wiem, czy ci kurwa tren wyżar pamięć, ale co do... Jak możesz powiedzieć, czy moja narzeczona się mnie nie wstydzi? Tak powiedziałeś, tak? Czy nie wstydzi tego, jak wyglądam, tak? Tak powiedziałeś? Ty się nie wstydzisz przed nią rozebrać. A czy kurwa każdy musi wyglądać jak Piotr tren Piechowiak? Każdy musi być bogiem estetyki? A czemu mówisz akurat, że biorę trena? Co, widziałeś, że go biorę? No nie wiem. No to widzisz, muszę wiedzieć. Widać. Proszę, reżyserka, włączcie screen, gruby steryt. Piotruś, bo nie wiem, czy zapomniałeś. Ja widzę, że ty bardzo mocno pracowałeś nad tym, żeby dobrze... Piotruś, czy to nie ty po lewej stronie? Co tak, do grubasów? Dokładnie. To jest... Zapomniałeś już, jak to jest? Ale to nie wstydziła się ciebie? Nie. Ja byłem wtedy po operacji. Okej. Okay. I tak wyglądałem. Okej. Okay. Zdjęcie, jak wyglądałem 3 miesiące później. Okej, więc proszę teraz steryt rybak. Czy pamiętasz, jak zapomniałeś na ryby trend bolonu? I tak... No, widzisz. Tyle z ciebie zostało? Pokazujesz rzeczy, które kurwa są naprawdę słabe, nie? Pokazujesz mnie, jak byłem po operacji na kręgosłup. A ty mówisz słabo o nas, mówisz słabo o ludziach. Wiesz co, śmieszy mnie to, że ty porównujesz, kurwa, gdzie byłem po jednej operacji, byłem po drugiej operacji. Ale tu też na rybach byłeś po operacji? Tak, byłem po operacji, byłem tu chyba, nie wiem, 6. tydzień bez żadnego trenowania, bez jedzenia, nie jadłem praktycznie nic. No ale to też jest przykład, Piotrek, ile ci dają... Zobacz, jak wyglądasz. Ale nie, ale wyobrażasz sobie, ile procent sterydy u ciebie? Nie. Wyobrażasz sobie, że nie jesz, kurwa, jesz jeden albo dwa posiłki w ciągu dnia i leżysz, kurwa, 6 tygodni na tapczanie, bo nie możesz wstać z łóżka, bo jesteś po operacji na kręgosłup. No niestety Wikipedia jeszcze o tobie nie napisała, więc nie miałem tego, jak no wiedzieć, widzisz, bo nie atakowałbym słabe sposoby. Ale widzisz, pokazuje coś takiego, gdzie akurat wtedy byłem po operacji i naprawdę to był mój najgorszy... A skąd okres... miałem wiedzieć? Myślisz, że to są opisy przy tych zdjęciach? Słuchaj, no nieważne, ale trzeba było chociaż pomyśleć. Gdzieś wejść, zobacz. Pomyśleć, nie. Bestia na rybach po operacji. Widziałeś, tak... który to był rok? No nie tak dawno, nie? No nie, no 10 lat temu, nie? A nie uważasz, że też zabrakło troszkę informacji do twoich fanów, adeptów siłowni, którzy się gdzieś tam na ciebie wzorują i powiedzieć troszkę o skutkach ubocznych? Wiesz co, no skutków ubocznych żadnych nie mam, bo badam się regularnie co 3-4 miesiące. No ale jakie mogą wystąpić u różnych ludzi? Widziałeś plecy Boxdella? Będzie miał pamiątkę na całe życie. Tego akurat nie widziałem, co ma Boxdell na plecach, ale akurat... Lepiej nie patrzeć. Miał 30 milionów na zemstę, a nie miał parę tysięcy na lekarza. No współczuję mu. No to ja też mu współczuję, skoro zarabia tyle pieniędzy. Ale straszne ma plecy, nie? Życzę mu zdrowia. Powiedział coś takiego strollowany, że wyzywał cię, to co ty masz największe pretensje, z tego powodu, że nagrałeś tamten filmik. Czy ty kupujesz to tłumaczenie, czy jednak dalej masz mu tak za złe? Teraz już zbytnio nie mam mu za złe, bo skoro on nie wiedział, jakby się do tego odnieść, tak? No mógł, miał takie prawo, że raz oglądał, a pomyślał sobie, jak najbardziej na tą chwilę zrozumiał mnie inaczej, bo sam powiedział, tak? Ale tu nie ma czego kupować. Obejście sobie wywiadu Papi TV. Po 2 latach postanowiłem, że wyjdę z domu, przestanę milczeć, że otworzę się do ludzi, opowiem o swoim problemie i okazało się, że wiele osób ma takie problemy i że nie jedna osoba już stała przy oknie i zrobiła sobie coś głupiego i ja też miałem głupie myśli i mocno wsparło mnie to, że ludzie też mają takie problemy jak ja i że sobie o tym rozmawiamy, że próbujemy sobie pomagać i że w grupie siła, bo naprawdę, jeżeli ktoś sobie nie radzi sam ze sobą, to nic tak dobrze nie działa jak druga osoba, która ma podobny problem, naprawdę. Natomiast widzowie są mocno podzieleni, bo tutaj powstała ankieta na czacie i widzimy, że 55% osób w waszej kłótni jest za Bestią, 45% za tobą strollowany, więc no i spoko, mocno nie ma problemu. Wyrównane. Tak ci wpierdolę, że będziesz miał po tej walce dosyć, nie? Na to kurwa wszystkim daje słowo. Jesteś pewny, że wygrasz ze mną?
Jestem przekonany. To zróbmy tak. Jeżeli ja wygram z tobą, grzecznie w oktagonie weźmiesz mikrofon, podejdziesz do mnie, pocałujesz mnie w rękę i przeprosisz mnie za słowa, których użyłeś. Jeżeli jesteś pewny w 100%. Ja mam lepszy pomysł. Podpisujemy aneksy do umowy. 100 tysięcy z mojej garzy, 100 tysięcy z twojej. Idzie do wygranego. Wchodzisz w to? W to. Dobra, w porządku. Wyzywacie się od psów, od słów na pi, od frajerów. Zapraszam na środek. Widzą to, chcą zobaczyć. Dobrze, panowie, poczekajcie. To jest największy partyzant w Polsce. Najpierw Najmana, teraz Jóźwiaka. Chcesz coś powiedzieć, Paweł? Że cię rozk***wie w klatce, tam mnie nikt nie będzie trzymał, nie? Skoczył mi z pięściami pierwszy, no to k***a sorry, gościu. To nie jest tak, że wiesz, deszcz to pada... Tak głupi, że nawet nie zauważysz, że cię pięścią nie dotknąłem, tylko nogą, kurwa. Nie, chciałeś mnie uderzyć ręką, więc ja ci pokazałem, jak to się robi. Twojego pana nauczyłem, ciebie widzę, jak nie wyciągnąłeś wniosków. Dalej, to będziesz zjebany, a bijesz jak kobieta. Paweł, ja ci nie chciałem mocno uderzyć, jak chcę z tobą stoczyć walkę. Jeszcze mam dodatkowe 100 koła do wygrania. Byku, wyjebane. Przecież nie będę tu się z tobą szarpał. Lizak, ja widzę, że nikt nie jest tak szczęśliwy z tego liścia. Tylko potrafisz z partyzanta uderzyć i spierdalać, jak jest dużo ochrony. Partyzanta, ale dobra, to dobra, cicho już, cicho. Nie jestem szczęśliwy, ale ten... bawiło mnie to, bo był taki sam partyzant jak z Najmanem. Ale ja wiedziałem, że on to zrobi. Dziwię się, że Paweł się nie zczaił. Przypominam, że panowie macie tutaj czerwone grzywki, które po naciśnięciu wywołują waszego rywala do face to face'a. Kliknij sekwentę jeszcze raz, proszę. Słuchajcie, to zróbmy tak. Jak ktoś naciśnie, to zrobimy i tak, mimo to face to face'a. Co ty, Paweł? Adrian, chcesz? Adrian chce? Jeszcze raz do Pawa, panowie. Dawaj liścia. Proszę o groźną muzykę. Podejdźcie do siebie, panowie, na spokojnie. Stańmy na środku, tak? Jesteś za wolny, Pawełku. Przykro mi, wjechałeś się w ostre gówno. Bo ja trenowałem specjalnie z Najmanem. Miałem wyjebane, żeby ciebie napierdolić, żebyś tu przylazł jak ten piesek. I jest twój koniec. O. Mogłeś się wykazać. Jesteś za wolny. Piąteczka, ale nogą nie wypada, Paweł. Ludzie, kultury w witaniu. Trollowany. Ostatnie słowa pierwszego panelu. Co chcesz jeszcze powiedzieć do bestii? Tak, kończąc, trochę się czuję wjebany tutaj na minę. Z tego powodu, że są nagrania, które mówią jasno, na przykład o śmianiu się z depresji, o normalizowaniu sterydów. Wszystko jest tak jakby przygotowane, obrócone, jakby faktycznie bestia nie miał tego na myśli, tu nie miałem tego na myśli, tu nie o to mi chodziło. Nie ma takiej konfrontacji faktycznie, na jaką liczyłem i dziwnie to wygląda, także... No, ale co dziwnie wygląda? No dziwnie się wjebali. Dziwnie się z tym czuję. Trollowany, tak szczerze, nie chcę się wpierniczać w wasz konflikt, ale on, kurwa, nie poruszył twojego imienia no jak nie w tym filmie, nie powiedział ogólnie. Nie, no za to twój zadrypany. Ty zamknij bo do ciebie nie mówię, kurwa. Za to. Nie, ale ja, poczekaj, Paweł, nie mam żadnego podjazdu do ciebie, twój zadranem jest dojebany, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że dziwnie się tak czuję, no jeżeli są filmy i później tego nie wyjaśnią, a dzisiaj na konferencję wygląda tak, jakby się przygotowywał twoje życie. Sugerujesz, że ktoś przespał? Nie. Zobacz, nawet nie rozmawialiśmy przed konferencją z Trollowany. Te odpowiedzi jakby są przygotowane, jakby, nie wiem, dziwnie to wygląda. Nie, bo dużo osób gdzieś tam miało takie pytania do mnie, więc ja identycznie odpowiadałem na te pytania, tak jak tobie teraz. Okej, ale żebym nie wyszedł na chuja, no bo faktycznie większość ludzi to rozumiała tak jak ja i tak jak rozmawiałem z ludźmi. Dokładnie, ja miałem odniesienie do osób premiujących. Są jakieś ankiety na YouTubie robione, no w porządku. Wiesz. Ja rozumiem, że przegrywam, bo bestia się jakoś z tego tłumaczy, ale no... Natomiast Sebastian, no. Nie rozmawialiśmy przed konferencją, więc nie wiem, dlaczego w ogóle założyłeś, że ktoś jakieś informacje od no nie, ciebie tak się dziwnie po prostu, bestii, nie, tak się dziwnie poczułem. Oni po prostu. Podsłuchują, Sebastian. Tak, jesteś podsłuchiwany i wszyscy przekazują informacje bestii, nie, dokładnie. Nie, bo to gdzieś pupilek miał z Bobem Sapem walczyć, bo psa wszystkie walki ostatnio no spadaje. Tak. Zobacz, jak zastąpiłeś. No, a jakie to zastępstwo weszło mocne? Bo psa by się położył, a się nie położę. Lizak nie ma żadnych dziar, nie? I ogólnie możemy taki zakładzik Lizak zrobić, że jak ty przegrasz, dziarasz sobie Seicento, a jak ja przegram, to sobie Lizaka dziaram. Robimy takie coś? Robimy taki zakładzik oficjalnie. A gdzie? No to jeszcze się dogadamy. Na plecach musi zajebać sobie taki Seicento duże, nie? Nie, no takie duże to nie. No ale jakieś takie, jak przegram, w co wątpię, a ty Lizaka sobie też gdzieś tam zrobisz. Na nodze gdzieś sobie zrobię. Dobra. Ale to znaczy, ja i tak wątpię, że przegram. Nie, no zostaniesz na dziurę na pewno, nie? Ale wyglądasz w połówek, nie? Intensywnie ze strony Sekwento. Troszeczkę wrażenie o lepszo ze strony Lizaka. Słyszałem, że melanżował teraz w weekend w Holandii. No nie, w Holandii byłem pozwiedzać i na cześć, bo ja nie muszę napierdalać jakiegoś towaru czy pić, żeby się dobrze bawić, nie? Zyma! Będę się zesrali o remix mi. Czy ja kurwa ukrywałem gdzieś, że przerabiałem baby hit? Ty nie przerobiłeś
refleksji tych logicznego przetwarzania treści swych. No to ciężko, jak mózg już znikł. Czas na mnie, pójdź na zegar.